Kochani, witam Was serdecznie na dzisiejszym spotkaniu modlitewnym naszym. Kochani, dzisiaj będzie krótko. Ewangelia według świętego Łukasza. Pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali między sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedyny z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się w tych dniach stało. Zapytał ich: co się takiego stało? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i powiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do uwierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Kochani, niezwykła Ewangelia. Wiecie dlaczego niezwykła? Ponieważ ona kontynuuje tą myśl, którą mieliśmy wczoraj. Ja wam przypomnę. Wczoraj Maria Magdalena nie poznała Jezusa. Tego, którego kochała, który kochał ją. Nie poznała, pomyliła go z ogrodnikiem, ale kiedy on powiedział do niej czule: Mario, kiedy zwrócił się do jej wnętrza, do jej serca, kiedy okazał jej miłość, ona go poznała. I zobaczcie, dzisiaj mamy znowu sytuację, tym razem apostołowie nie poznają Jezusa. Idą, spotykają go, idą z nim. On wyjaśnia im pisma, głosi Ewangelię. Kochani, zobaczcie, wyjaśnia pisma. On przecież, kiedy żył przed swoją męką, nie mówiąc o zmartwychwstaniu, on też wyjaśniał pisma apostołom i też nie rozumieli. Zobaczcie, kiedy zrozumieli. Kiedy usiedli do wieczerzy, kiedy łamał chleb i dawał im. Kochani, zobaczcie, tak jest skonstruowana msza święta. Na początku liturgia słowa, najpierw Pan Jezus wyjaśnia nam pisma, a potem dopiero liturgia eucharystyczna. I tak naprawdę to słowo, wedle tej dzisiejszej Ewangelii, odnosi zwycięstwo w nas dopiero wtedy, kiedy odbywa się łamanie chleba, komunia święta. Bo wtedy poznajemy Jezusa w tym słowie. Zobaczcie, samo słowo to było za mało. A dzisiaj jest mnóstwo ludzi, którzy mówią: nie chodzę do kościoła, ale wierzę w Boga, ja się opieram tylko na Biblii. Kochani, nie. Pan Jezus wyjaśniał pisma. Ale szczytem tego było łamanie chleba.
Eucharystia. I dopiero wtedy otwarły im się oczy. I wtedy go poznali. Wcześniej go słuchali. Mieli szacunek dla niego. Ale nie znali jego miłości. Jego miłość objawiła się wtedy, kiedy łamał chleb i kiedy sobie przypomnieli, że ten chleb jest symbolem ofiary, którą Jezus złożył za nich na krzyżu. Piękna Ewangelia, kochani. Ewangelia o Eucharystii. Kochani, zaśpiewamy na koniec Wdowi Grosz. Jutro też w takiej skróconej formie, kochani, krótki śpiew, Ewangelia, komentarz do Ewangelii i śpiew. Zaśpiewajmy razem i z Panem Bogiem, kochani. Potrzebuję Twojej dłoni, w Twoich oczach odbicia nieba. Przebaczenia potrzeba mi bardziej niż poprzedniego chleba. Rzuć swój wdowi grosz, wdowi grosz, by nadzieję zyskał ktoś. Zyskał ktoś, że jeszcze tacy ludzie są, których nie porwało zło, oni jeszcze kochać chcą. Rzuć swój wdowi grosz, wdowi grosz, by nadzieję zyskał ktoś. Zyskał ktoś, że jeszcze tacy ludzie są, których nie porwało zło, oni jeszcze kochać chcą. Wojny, tragedie bez końca, tysiące złudnych idei, podchodzą wciąż ludzie do sztucznego słońca. Prawdziwej miłości nie przyjęli. Rzuć swój wdowi grosz, by nadzieję zyskał ktoś. Zyskał ktoś, że jeszcze tacy ludzie są, których nie porwało zło, oni jeszcze kochać chcą. Rzuć swój wdowi grosz, by nadzieję zyskał ktoś. Zyskał ktoś, że jeszcze tacy ludzie są, których nie porwało zło, oni jeszcze kochać.